Hej hej, witam Was w materiale całkowicie innym niż zazwyczaj, ponieważ dzisiaj poruszymy sobie temacik The Last of Us Part to a w zasadzie remastera, który został zapowiedziany i co moim zdaniem uratowałoby odbiór samego remastera. I w zasadzie możemy sobie skipnąć. W zasadzie fakt, że wydawanie remastera no, po trzech latach od premiery gry jest trochę śmieszne. Oczywiście wcześniej pad tu wychodził sobie na PS4. Teraz mamy tylko upgrade do, do wersji na PS, do PS5, która w zasadzie nie zmienia za dużo, bo tak, żeby. Było powiedziane, co sam ten remaster dodaje. Oczywiście podbija nam tekstury, które mimo wszystko nie są wymagającymi rzeczami, i w zasadzie dodaje nam parę mniejszych pierdówek, takich jak na przykład różne stroje, czyli skiny, które mm. <laughs> mogą wylądować w grze. Jakby w kontekście The Last of Us brzmi to według mnie trochę śmiesznie, no ale okej. Okay. Dodatkowo. Jakieś niedokończone poziomy, które twórcy wycięli i w zasadzie to nie jest nawet dodanie jakichś tam nowych misji, questów czy czegokolwiek, tylko wrzucenie i pokazanie co mogło w samej grze jeszcze być dodane, a finalnie tam nie wylądowało, co jest trochę dziwne, bo już w sumie lepiej mogli to dokończyć po prostu puścić, jakieś DLC, które pewnie byłoby odebrane lepiej, coś na zasadzie chociażby jakichś zbiorów opowiadań, what if czy czegokolwiek. Oraz będziemy mieli dodane dwa tryby gry, jeszcze jeden tryb to jest gra. gra. na gitarze, które mogliśmy spotkać w wcześniejszej wersji gdzie Na zasadzie były momenty, gdzie po prostu Joel mógł sobie usiąść, czy tam Joey, gdzie najnormalniej w świecie sobie graliśmy na gitarce. Oraz tryb no return, który w zasadzie będzie czymś w rodzaju takich losowych stacji, i w zasadzie zagramy każdą dostępną postacią w świecie The Last of Us ze swoimi za swoimi umiejętnościami, i tego typu rzeczami, i niby to wszystko brzmi ok, fajnie, tylko w, w tym momencie będziemy musieli zapłacić za to 10 dolców, czyli no w przybliżeniu 40-50 no zł za. Dodanie kontentu, który za dużo w zasadzie nie zmienia poza podbiciem, podbiciem w zasadzie samych tekstur i patrząc z, patrząc z mojego punktu widzenia nie kalkuluje, nie kalkuluje mi się chociażby wydawać tych czterech 3 tylko na to, żeby podbić sobie minimalkę, minimalnie rozdziałkę, więc trochę to jest bez sensu. Oczywiście znajdą się osoby, które sobie taki upgrade zakupią mimo wszystko, ale czy jest warto? Tutaj ciężko mi powiedzieć cokolwiek na ten, na ten temat. W tym momencie bardziej mi się wydaje, że lepiej, się, lepiej po prostu się opłaca kupienie Pudełka z wersją na PS4, gdzie no jesteśmy w stanie ją wyrwać stosunkowo tanio, a niekoniecznie właśnie płacić pełną cenę za wersję na PS5, bądź kupować po prostu, kupować właśnie nowe pudełko, bądź dopłacać do tego, do tego upgrade'u. Ale dobra, generalnie co by mogło poprawić sam odbiór zapowiedzi tego remastera, chciałem powiedzieć remake'a, ale o Boże. No, wracając, co by pomogło samemu remasterowi, który wychodzi w przyszłym roku, ogłoszenie, że również The Last of Us dostanie port na pc -ta? Tak, pomimo tego, że pierwsza część gry jest w zasadzie od jakiegoś pół roku dostępna na Steamie, to w tym momencie, kiedy... Abyśmy dostali również zapowiedź, że mamy, tak, mamy remaster na PSA 5, ale przy okazji wydajemy pod na PC. -ta. I w tym momencie całkowicie inny byłby, byłby moim zdaniem odbiór, ponieważ ponownie Sony dostaje, no w zasadzie zastrzyk pieniędzy, jeżeli chodzi o rynek pecnowy, bo znalazłoby się wiele osób, które chciałoby ograć drugą część The Last of Us na PC. -cie. Ja w zasadzie byłbym jedną z nich, bo po prostu nie, gra, nie ogrywałbym tego wtedy na konsoli, tylko raz osoby to ogarną na PC -cie. I to by zmieniło wszystko, no bo wiadomo, pod, podbite rozdziałki i tak dalej. I w tym momencie nie, grali, nie płacilibyśmy tylko za dodanie małych, mało znaczących pierdół na same gry, ale również za sam port de facto i na PS5 i na, P i na PS4 wróci i również na pc -ta. Zresztą możemy się spodziewać, że sam port na, na pc The Last of Us 2 e, no, będzie tylko i wyłącznie kwestią czasu i pewne, czy później sama gra na Steamie wyląduje patrząc na to jak Sony zmieniło swoje podejście do pc -ta. jeżeli chodzi o ekskluzywy. Również na przyszły rok jest zapowiedziany e, podcik e, Horizona Forbidden West. Więc tutaj byłoby ciasno. Aczkolwiek, nawet myślę, że wydanie właśnie tej, tego remastera na PC byłaby po prostu samą lepszą opcją. I Naughty Dog z Sony nie dostaliby tak bardzo po głowach za to wszystko. I w zasadzie to by było na tyle. Jeden, jeden prosty trick, który uratowałby i Naughty Dog i Sony od powiedzmy, fali krytyki za zapowiedź właśnie remastera The Last of Us Part II. Od Nostima moim zdaniem zmieniłby wszystko. I to by było tyle w tym krótkim, niecodziennym materiale, co by powiedzieć. Ja wracam do takiego w miarę regularnego publikowania, ale to jest inny temat. Ja wam dziękuję za uwagę, zwłaszcza do dyskusji w komentarzach. Zapraszam na Twitch oraz Discorda. Link macie wy w opisie. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej hej.